Na Węgrzech weszła w życie decyzja rządu zgodnie z którą prawo do pomocy państwa mogą otrzymać jedynie uchodźcy z obszarów Ukrainy bezpośrednio dotkniętych rosyjską inwazją. Dziennikarka Eliza Michalik swego czasu pisała: Ja bym chciała, żebyśmy wreszcie byli normalną, nowoczesno, zasobno uśmiechniętą Polską. Nie tak dawno też oskarżyła Krzysztofa Stanowskiego, że brał pieniądze od ziobry. Na co Krzysztof Stanowski odpisał witam panią Michalik z uśmiechniętej Polski w piętnastym dniu mojego oczekiwania na dowody. Mam nadzieję, że to jest ten dzień. Pani Eliza Michalik odpisała dla jasności żaden dziennikarz w cudzysłowie używający propagandowej pisowskiej frazy Uśmiechnięta Polska nie jest dziennikarzem. Hm tu pani Michalik może używać frazy uśmiechnięta Polska. A jak ktoś inny użyje tej samej frazy, to wtedy no nie jest dziennikarzem chyba. Tym razem problem z elektrykami w Grecji i tym, że nie możemy nimi zawsze wjechać na prom. Gdyż obowiązuje tam zakaz wjazdu na prom z baterią, naładowano ponad 40%, auta są sprawdzane i cofane, trzeba jeździć po okolicy aż do rozładowania i wsiąść na późniejszy prom. Jednak w Grecji jest mało takich stacji. Zmiany w wojsku. Od teraz żołnierz będzie mógł wyglądać inaczej. Zaraz będzie mógł być dłuższy i żołnierz również będzie mógł eksponować tatuaże, na przykład na ramieniu lub przed ramieniu, o ile jego treść nie jest obraźliwa. I co, frajerzy? Żona mnie bardzo kocha, nawet mi dzisiaj zostawiła kartkę, że mi zrobiła obiad. Tak więc idę sobie odgrzać ten obiad. Coś tu śmierdzi. Chyba śmieć nie wyniesiono. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej poinformowało, że Rosja podejmie działania, jeśli Polska spróbuje zestrzelić rakiety nad Ukrainą. Jeśli Warszawa ulegnie awanturniczemu impulsowi i zdecyduje się na realizację żądań przechwycenia legalnie używanej przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej broni zniszczenia dalekiego zasięgu w celu neutralizacji zagrożeń militarnych płynących do Rosji z terytorium Ukrainy, Wówczas reakcje będą adekwatne i dość konkretne. W Paryżu w ostatni piątek w 14 dzielnicy 83-letnia kobieta została napadnięta podczas spaceru z psem Agresor Dusił ją do nieprzytomności. Zanim uciekł ukradł jej złoty zegarek, kartier i wisiorek z emblematem religii mojżeszowej. Wiceminister sprawiedliwości, który powinien stać na straży prawa, wybrał się na wakacje rządowym samochodem płacąc za paliwo też służbową kartą. Wiceminister Sprawiedliwości Bartłomiej Ciążyński pojechał na rodzinne wakacje do Słowenii. Część jego wyjazdu sfinansowali podatnicy. Ciążyński wyruszył w podróż służbową limuzyną i dwukrotnie zadankował pojazd płacąc służbową kartą. Auto i karta należą do państwowej instytucji badawczej, w której właśnie skończył pracę. Wiceminister początkowo zaprzeczał, by po kilku godzinach potwierdzić nasze ustalenia i przeprosić.